Te pierwsze urodziny są dla nas niezwykle ważne i ja nie ukrywam, że też bardzo emocjonujące, bo zaczynaliśmy skromnie, a przez rok udało nam się osiągnąć bardzo dużo, ale cały czas mamy apetyt na więcej, chcemy więcej i będziemy pracować więcej. Dziękuję za tak liczne przybycie i przypominam, że złotym partnerem dzisiejszego wydarzenia jest PKN Orlen. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie cała, podkreślam, cała redakcja telewizji w Polsce.pl, prezenterów, dziennikarzy, publicystów, którzy przecież wywodzą się z tak ważnych mediów jak Tygodnik Sieci, z takich tytułów jak Tygodnik Sieci, jak Portal w Polityce.pl, jak Gazeta Bankowa i jak Portal w Gospodarce.pl. Bardzo też chciałam podziękować swojej ekipie technicznej, zgranemu, fajnemu zespołowi, kliperom, operatorom, montażystom, realizatorom dźwięku, realizatorom obrazu, dziewczynom od make-upu, dziewczynom, chłopakom od social media. Jesteście naprawdę wspaniali. Pracujecie ciężko, robicie kawał dobrej roboty. No cóż, przede wszystkim dziękuję Państwu, naszym gościom, ponieważ to Państwo jako pierwsi zaufaliście naszej telewizji, byliście gośćmi w naszym studiu. Mam nadzieję, że będziecie Państwo gościć przez kolejne miesiące i kolejne lata. Zapraszam serdecznie. Kilku ministrów mówi, że parzymy najlepszą kawę. Mamy najlepszą kawę ze wszystkich telewizji, także zapraszamy serdecznie. Dzisiejsze spotkanie, od razu uprzedzam, że ono jest tylko początkiem tradycji obchodów naszych urodzin i kolejnych jubileuszy, łączymy z wręczeniem pierwszych w historii w Polsce.pl nagród. Szanowni Państwo, dzisiaj po raz pierwszy wręczymy, przyznamy złote kamery w Polsce.pl. Ja już teraz zapraszam do nas Michała Karnowskiego, który opowie więcej o tej niezwykłej nagrodzie. Najbardziej cieszy, że to jest telewizja, która też mówi prawdę, która stara się z całych sił drapać tą rzeczywistość, zdrapywać ten puder u jednych, u innych jakieś fałsze, jakieś operacje medialne też opisywać, jak, jeżeli są prowadzone w sposób nieuczciwy, ale stara się bronić tej prawdy o Polsce. I dlatego też nasze nagrody, nagrody dla ludzi, złote kamery telewizji w Polsce.pl, nazywane, oficjalnie tytułowane jako wyróżnienia dla tych, których uznaliśmy za odkrycie telewizyjne tego sezonu 2017-2018, są za to, jak ludzie mówią, oczywiście, jak występują, w jaki sposób to się odbywa, ta komunikacja, ale także, a może przede wszystkim, za to, że pamiętając o formie i dobrze wypadając, ci nasi goście mówią prawdę, starają się bić o tą prawdę w swoim życiu publicznym. To jest tutaj najważniejsze i to możemy Państwu obiecać, to będzie się dalej działo na tej antenie i w innych miejscach mediów, które współtworzymy. Laureatami złotych kamer telewizji w Polsce.pl w sezonie 2017-2018 zostali Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy do nas. Pan Michał Dworczyk, pierwszy laureat Złotej Kamery Telewizji w Polsce.pl. Ja proszę Państwa dodam, że to jest nagroda, tak jak sobie w redakcji wypisaliśmy, za wyjątkowe i rzadko spotykane połączenie kompetencji i konsekwencji z jasnością przekazu, za ten spokój połączony z świetną formą. Dziękujemy i gratulujemy. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Koniecznie, panie ministrze, na to liczymy i czekamy i nie wypuścimy pana. Proszę państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję. To bardzo wzruszająca chwila, radość, zaszczyt oczywiście, ale muszę też powiedzieć jedną rzecz. Poza podziękowaniami za to, że dzięki wam można codziennie oglądać nie tylko profesjonalnie, ale właśnie bardzo rzetelnie przygotowane informacje, to chciałem podziękować wam za coś jeszcze. Otóż jakieś 16 czy 17 lat temu spotkałem Michała jako młody instruktor harcerski Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w redakcji Newsweeka. Przyszliśmy, żeby usłyszeć o tym, jak się robi media, jak się tworzy media. Michał nam z emfazą opowiadał o tym, jak to jest być dziennikarzem. My słuchaliśmy, a na końcu Michał powiedział: mam takie marzenie, kiedyś chciałbym mieć swój tygodnik, kiedyś chciałbym tworzyć swoje media. I dzisiaj jest nie tylko tygodnik, ale jest telewizja, jest szereg inicjatyw medialnych i bardzo chciałem podziękować Michałowi, Jackowi, ale wam wszystkim też za to, że młodzi ludzie i ludzie też średniego pokolenia, do którego już się zaliczam, patrząc na was,
mają wiarę i widzą, że dzięki ciężkiej pracy można spełniać marzenia, można osiągnąć sukces. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję Państwu. Kolejnym laureatem wyróżnienia telewizji w Polsce.pl, złotej kamery w Polsce.pl jest pan minister Patryk Jaki. Jest już. To się nazywa mieć wyczucie czasu, naprawdę. Proszę Państwa, dodam tylko, że wynotowaliśmy w redakcji, że jest to wyróżnienie za rzadko spotykane, umiejętne połączenie charyzmy, determinacji i odwagi z precyzją i pracowitością. Panie ministrze, gratulujemy wyróżnienia. Złota kamera telewizji w Polsce.pl. Ja bym prosiła jeszcze o oklaski za wyczucie czasu. Wejść tak. Wtedy, kiedy się wręcza nagrodę. I panie ministrze, poprosimy też o kilka słów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem bardzo podziękować za to wyróżnienie, które chciałbym zadedykować wszystkim osobom, które wspierały mnie w ostatniej walce i w decyzji w ogóle o walce, o coś, co miało się coś, co nazywali niektórzy Mission Impossible, ale okazuje się, że w stolicy są bardzo duże pokłady osób, które chcą, żeby na stulecie odzyskania niepodległości Warszawa była uczciwa, żeby to był ten moment, w którym pokażemy wszyscy, że stolica Polski na stulecie odzyskania niepodległości będzie uczciwa. Korzystając z tej okazji, bo ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały o tym, że to wyróżnienie trafi właśnie do mnie i pogratulować całemu gronu, wspaniałemu gronu osób, które tworzą telewizję w Polsce.pl, jedną z moich ulubionych. To jest, proszę Państwa, to jest bardzo duża wartość z punktu widzenia Państwa, budowania pluralizmu, budowania debaty publicznej, budowania wolności i przez to budowania siły Polski. Bardzo serdecznie chciałem pogratulować i podziękować też wszystkim osobom, które mają bardzo duży wkład w to, aby polskie państwo było przez to silniejsze. Jeszcze raz dziękuję. Miło mi teraz ogłosić, że kolejnym laureatem naszego wyróżnienia jest Kacper Płażyński, kandydat na prezydenta Gdańska. Zapraszamy na scenę. Proszę Państwa, pana Kacpra Płażyńskiego wyróżniamy za ciekawe i aktywne poszukiwanie nowych, nowoczesnych i przełamujących monopole sposobów komunikacji z wyborcami. Życzymy, żeby szło to tak dobrze, jak do tej pory. Gratuluję. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To moje pierwsze w tej jednak dość krótkiej karierze politycznej, bo chyba tak już trzeba to zacząć nazywać. Ja się cieszę, że w tak dobrowym gronie mogłem się tutaj z Państwem dzisiaj spotkać i przede wszystkim pogratulować Państwu, bo telewizja w Polsce jest wyjątkową telewizją, bo za nieduże pieniądze codziennie pokazujecie Państwo, jak robić to, co Pan redaktor podkreślał, uczciwe media bez pogoni za sensacją. Takiego forum debaty w Polsce w dalszym ciągu brakuje, tego jest dalej za mało, dlatego te media muszą się rozwijać i wy pokazujecie, jak to trzeba robić skutecznie, o czym też świadczą te liczby, które pan redaktor przytoczył. Pokazujecie Polskę, jaką ona jest, a jest dumna, jest piękna, jest pełna wartościowych ludzi, których zapraszacie do swoich programów. Pokazujecie tą pozytywną stronę mediów i za to serdecznie Wam dziękuję i życzę dalszych sukcesów. Zapraszamy do nas na scenę prezesa grupy medialnej Fratria, Romualda Orła. I teraz, szanowni Państwo, za chwilę wszystko będzie jasne w 100%, bo czwarta złota kamera telewizji w Polsce.pl trafia do pani poseł Małgorzaty Wasserman. Zapraszamy do nas. To wyróżnienie za wyjątkową klasę, niepowtarzalny styl połączony z nieugiętą wolą walki o uczciwą Polskę w starciu z mafiami. Pani poseł, zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie będę ukrywać, że zdecydowanie lepiej przesłuchuję niż przemawiam. W związku z powyższym powiem krótko. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie wspaniałe i bardzo ważne wyróżnienie.
Panie redaktorze, i w tym miejscu nie tylko oczywiście cieszę się z rocznicy telewizji, z waszego sukcesu, ale przede wszystkim bardzo wam dziękuję za waszą pracę codzienną, za waszą wiarę, za to, że przez wiele, wiele lat, kiedy w Polsce bardzo trudno było znaleźć takie miejsce, gdzie można było powiedzieć prawdę, gdzie można było usłyszeć prawdę, wy żeście się nigdy nie złamali. Ja pamiętam ten moment, z jaką godnością przyjmowaliście ten fakt, iż dziękowano wam za pracę, chociaż tak naprawdę wasza praca była wzorowa. Z was czerpałam siłę. Były takie momenty w moim życiu, kiedy wydawało mi się, że być może w Polsce już się nic nie zmieni. To już tyle lat i jakby trwamy w tym wszystkim. Zawsze wtedy mogłam liczyć na dobre słowo, na dobrą informację, na rzetelną informację i przede wszystkim na postawę. Wy żeście się nie złamali, to znaczy, że my też nie możemy. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziękujemy za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. I przypomnę, że złotym partnerem pierwszych urodzin w Polsce.pl jest PKN Orlen.